Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, niecodzienna sytuacja miała miejsce na turnieju w Tata Steel Chess Masters 2023, gdzie grał Rapport Richard z Ramesh Babu Pragnanandą. Otóż jeden z zawodników przegrał na czas. Co ciekawe, jest to partia klasyczna, czyli grała na bardzo długim tempem, więc jak to jest możliwe przy czasie dodawanym? No, jak można przegrać na czas? No, za każde posunięcie jest jeszcze 30 sekund. Otóż okazuje się, że można, jedna ze stron się po prostu zagapiła. Ja w trakcie omawiania również tej ciekawej partii, bo tutaj raport Richard daje nam zawsze dawkę fajnych emocji i niekonwencjonalnych ruchów. Podczas tej partii właśnie pokażę, co i jak, w którym momencie to się wszystko działo. I mała autopromocja, moi drodzy, pewnie się orientujecie, mam nadzieję, że tak lub nie, nie wiem. W każdym razie, Szachowe Fundamenty jest to moje dzieło, czyli taki ogromny kurs szachowy dla osób, które chciałyby podnieść swój poziom do trzeciej, drugiej kategorii, mniej więcej. Będzie on do nabycia już w lutym, żeby wiedzieć co i jak, warto być w mojej bazie mailowej, a żeby być w bazie mailowej, to można pobrać darmowego e-booka, który zamieszczę w opisie filmu i w komentarzu, oraz warto śledzić Szachusia na Facebooku i również niedługo wyjdzie mini kurs z partii wiedeńskiej w bardzo niskiej cenie, ale też atrakcyjnie przygotowany pod względem tego, jak grać na przeciwnika od samego początku. Ale za dużo nie chcę zdradzać, to już jest dla chętnych. W każdym razie, baza mailowa będzie zawsze informowała o szachowych fundamentach, chociaż przypomnę się pewnie też w lutym. Zapraszam serdecznie. Mamy już na pokładzie ponad 500 kursantów, z czego bardzo się cieszę i dziękuję za zaufanie. Lecimy, moi drodzy, z analizą. Otóż raport Richard rozpoczął ruchem E4, odpowiedź to E5. Ja tutaj sobie szybciutko, o, są podgłośnione ruchy, dobra. Skoczek F3, skoczek C6, goniec, goniec i C3. Mamy partię włoską na szachownicy. Oczywiście w dawnych latach grano D4, w dzisiejszych czasach często właśnie widuje się spokojniejsze D3, czyli bardziej tutaj na takie strategiczne podejście. D6, skoczek na D2, A6, nic się nie dzieje i goniec na B3. To jest bardzo też ciekawe, bo jeżeli nie byłoby A6, to tutaj głównie chodzi o to, żeby skoczkiem złapać gońca. Jeżeli nie ma A6 i skoczek zagrałby tutaj, to goniec oczywiście nie może iść na B3, bo zostanie zbity, ale może iść tutaj i może sobie uciec tędy. Oczywiście, jak zostanie zagrany goniec D7, no to wymiana, ale goniec za gońca, a nie skoczek za gońca, co jest atrakcyjniejsze czarnymi. Więc po ruchu A6 nic dziwnego, że goniec już się wrócił, żeby mieć furtkę do ucieczki. Tutaj roszada ze strony czarnych, skoczek F1 zagrał raport, skoczek E7, manewry, goniec G5, skoczek i teraz posunięcie, które mi się już bardzo podoba, ale myślę, że to jest dalej teoria, ale jest to ruch zaczepny, posunięcie H4. Już można sobie tak teoretycznie stwierdzić, że białe rezygnują z krótkiej roszady. Ale może nie do końca. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Niby włoska, niby nudy, ale uważajcie, co się tutaj zadzieje za chwilę. Wieża E8, H5. No właśnie, tutaj czarne pozwoliły na to posunięcie. Skoczek wskoczył na F4. Tutaj silniki niby mówią bicie na F4, coś tam. Ja nawet tego nie analizowałem. Olewam silnik, słuchajcie, patrzę, co zagrał raport, bo zagrał bardzo ciekawie. Otóż zagrał skoczkiem na G3. I teraz nasuwa się pytanie, moi drodzy. W ogóle w partii nastąpiło H6, co jest bardzo dobrym ruchem, ale nasuwa się właśnie pytanie, dlaczego skoczek nie może zbić pionka na G2 z szachem jednocześnie, gdzie oczywiście ma znowu powrót, więc nic się niby nie dzieje. Odpowiedź jest bardzo ciekawa i to jest poziom arcymistrzowski. Warto się przyjrzeć, już tłumaczę. Otóż król tutaj mógłby zagrać na pole F1, nie miałby wyjścia, skoczek wraca, bo też nie ma wyjścia. No i teraz absolutnie nie bijemy skoczka, tylko gramy H6. I cała idea polega na tym, żeby osłabić obronę skoczka na F6, żeby ten pionek już tego skoczka nie bronił, a będą ku temu wielkie konsekwencje. Przykładowo, jeżeli nastąpi G6, to tutaj białe mogłyby grać D4,
uderzyć w centrum i chodzi o to, żeby uderzyć tutaj w E5. Wyobraźmy sobie, że odchodzi goniec, wybijamy, wybijamy, wybijamy tutaj, tutaj i zdobywamy skoczka na polu F6. A jeżeli będzie wybicie, no to wybijamy na D4 też, oczyma wyobraźni, staramy się to zrobić. Goniec odchodzi i gramy E5, zdobywając figurę, więc to związanie jest bardzo mocne. Jeżeli teraz na przykład czarne by zagrały goniec H6, H3 z szachem, to równie ciekawe zagranie mogłoby nastąpić, mianowicie wieża bije H3, skoczek i bicie na G7. Zobaczcie, uparcie tutaj białe dążyłyby do tego, żeby działać na tym związaniu. No ale ktoś powie, ej, szachuś, no ale przecież skoczek zbija tutaj tego gońca, który nas atakował. Owszem, po wybiciu skoczka ocena sytuacji jest katastrofalna dla czarnych, moi drodzy. Mimo że nie ma tego związania, to tutaj atak smażonej wątróbki, oczywiście pół atak smażonej wątróbki. No, chodzi mi o to, że te figury są kapitalnie ustawione, atakuje F7, wchodzi hetman na F3, wchodzi skoczek na F5. Jest to przegrana pozycja czarnymi bez dwóch zdań. Wystarczy się przyjrzeć chociaż na 30 sekund i już zauważamy wielkie problemy u czarnych. Moi drodzy, jak było dalej w partii? Otóż nastąpiło H6. Tutaj raport wybił skoczka, wybicie, skoczek E2. Normalna rzecz, wybicie, no i ten skoczek oczywiście czai się na pionka. Skoczek G4. Atak smażonej wątróbki, oczywiście się śmieje z drugiej strony. I tutaj raport zagrywa wieża F1. No on gra naprawdę te szachy bardzo ciekawe. Mi do głowy taki ruch, no za bardzo by nie przyszedł. Bardziej bym już analizował takie posunięcie jak D4, chociaż nawet skoczek D4, ale wieża F1, no tylko on może wykonać takie ruchy. Tutaj czarne wróciły skoczkiem, hetman C2. Goniec G4 i zwróćmy uwagę, że raport robi długą roszadę, kompletnie olewając pionka na H5. Dlaczego? No też nie ma sensu tego pionka tak naprawdę bić, bo jeżeli zbije goniec, to zbijamy skoczkiem. Tutaj każde wybicie skoczka daje nam możliwość otwartej linii i ataku na przeciwnika, co jest bardzo atrakcyjne i myślę, że dosyć łatwe. W każdym razie, jeżeli zbiłby skoczek na H5 i bronił tego pionka, no to tutaj pod D4 można byłoby się wpakować, goniec ucieka na przykład na B6 i posunięcie E5. No z atakiem w centrum, goniec stoi świetnie, wieża już chce się otwierać, skoczek wspomaga, a cały czas powtarzam, jeżeli będzie bicie, bicie, to się otwiera linia, robią się po prostu problemy i skoczek na H5 też nie stoi atrakcyjnie. Po prostu ta pozycja jest zła, według mojej oceny takiej ludzkiej, powiedzmy. Goniec zagrał na A7, skoczek wziął, C6, wieża DE1, nic się nie dzieje, skoczek wziął, hetman D2, normalne takie posunięcie, tutaj nie będę się bardzo mocno również zagłębiał. Skoczy goniec na hetman, przepraszam, najmocniej F6, bicie na H5, bicie i wieża H1. Zobaczcie, że raport kompletnie ma gdzieś te pionki. Niech on te pionki czarny zbija. Znaczy, tak sobie pewnie myśli. Tak też się dzieje, moi drodzy. Tutaj też za wiele nie można zrobić. Zostało zbite. No bo jak cierpieć, to już za coś. Ważne, że linia F nie jest otwarta. I co robi raport Richard? Najlepsze posunięcie w partii. Ciekawy ruch. Ale też nie chyba, nie aż taki trudny. Wieża H2. Przede wszystkim najpierw bronimy swojego pionka, a potem przymierzamy się do ataku na przeciwnika. Różne polowe gońce w pozycjach szachowych mają to do siebie, że ta strona jest lepsza, której goniec jest bardziej aktywny. No i widzimy gołym okiem, że goniec białopolowy u białych jest lepiej ustawiony, bo celuje w króla. Ten goniec wprawdzie również jest otwarty, ale celuje nie w stronę króla. Również można go za chwilę zamknąć posunięciem na przykład D4. Król F8 nastąpiło. Tutaj goniec D1 zaatakował hetmana. F4. Król ucieka szybciutko na E7 i posunięcie D4. Zobaczcie, jakie piękne centrum ze strony białych. 6 pionków po stronie białych, 7 pionków po stronie czarnych. Kto jakim kolorem woli grać? No ja wolę jednak tam, gdzie jest jednak inicjatywa. Tym bardziej, że król się tutaj w centrum za długo raczej nie powinien utrzymać. Król D7, ale ucieka twardo. Posunięcie E5, hetman wraca. Wieża G2. No, gdzieś tam trzeba oczywiście celować w te słabości przeciwnika. Jak nie wiemy właśnie, jaki plan wybrać, no to staramy się szukać tych słabości. No i tutaj raport robi to bardzo dobrze. Posunięcie G6, F5. O, ruch, który właśnie też stara się tutaj rozbijać te pionki. GF po raz kolejny. I tutaj zagranie wieża G7.
Wieża G7, no już widzimy, że ten atak tutaj na pionka jest bardzo groźny. Wieża F8, no teraz bardzo ładne posunięcie. Oczywiście widzimy wszyscy pasek, jaki się pojawia teraz po lewej stronie, ale pamiętajmy, ocena silnika oczywiście tutaj jest wiarygodna, ale nie sugerujmy się nią tak na 100%, bo no, to nie jest najważniejsze na pewno, ale posunięcie E6 daje radę, moi drodzy. Zresztą ten ruch nie jest aż taki trudny, bazujemy na związaniach, na przełomach. Król C7, goniec H5. Goniec H5 wzmacnia tutaj atak. Oczywiście prosta rzecz. Hetman, bicie pionkiem. No i widzimy, ten pionek robi karierę, a ten goniec no nie ma za bardzo gry. Wieża F8, hetman zagrywa na E3. No i teraz Pragnananda postanowił, ale to też jest dobry ruch i dobry wybór, no bo co innego grać z takim okropnym pionkiem dla czarnych. Zbił po prostu na F7. Nastąpiło wybicie, wymiana hetmanów, prosta rzecz, policzone przez raporta. I w tym momencie Pragnananda zrobił coś takiego, że poruszył się królem na B6, a miał tam już 30 kilka sekund, więc poruszył się królem na B6 i odszedł od stolika. Co było bardzo ciekawe, bo raport również tutaj się zamyślił prawie do ostatnich sekund i wykonał posunięcie numer 40 C4. Zauważcie też, jaki czas jest u zawodników. I w tym momencie Pragnananda już zdążył dojść do stolika, miał 20 kilka sekund i nie wykonał ruchu, moi drodzy. Spadł mu czas. Spadł mu czas i po prostu przegrał partię. Nie zmienia to faktu, że ta pozycja końcowa jest również przegrana czarnymi, bo białe wystarczą, że zdejmą jednego pionka, potem drugiego, a to jest dosyć łatwe do zrobienia, podciągną króla, no i przewaga wieży nad gońcem to jest proste zwycięstwo, no szczególnie na tym poziomie. Taka ciekawostka, no zdarza się zagapić najlepszym również, choć Pragnananda mógłby oczywiście próbować tu jeszcze powalczyć, no ale wyszło jak wyszło. W każdym razie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach, pozdrawiam, życzę dużo, dużo zdrowia. Cześć!